Dwa dni temu w Warszawie wulgarny cham spod 8 gwiazdek zaatakował trójkę siedzących w restauracji dziennikarzy, w tym Samuela Pereirę i Jacqueline Skowrońską. Ty kurwa, śmieciu, kurwa, weź idź do domu. Śmieciu pierdolone. Idź, idź. A ja mam teraz pojęcie pierdolnąć, grubasie, ale kurwa, jesteś za tłusta. Te paskudne słowa padły z ust lekarza, Piotra Szymańskiego, który pełni ważną funkcję w wojskowej służbie zdrowia, jednocześnie jest zatrudniony w instytucji podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. Ktoś taki nie powinien pełnić żadnej publicznej funkcji. Ktoś taki moim zdaniem w ogóle nie powinien być lekarzem, bo co to jest za podejście nie tylko do kobiet, ale ogólnie do ludzi. To łamie zasady etyki zawodowej lekarskiej. Jako posłowie być może mamy zawężone pole działania. Ale skierowaliśmy już interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Ministerstwa Zdrowia i za chwilę idę na pocztę wysłać 5 pism. Między innymi do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, do Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie, do dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, do głównego inspektora farmaceutycznego. Niech działają ci ludzie i niech wyciągną wszelkie konsekwencje związane z odpowiedzialnością zawodową wobec tego chama.